wszystko wskazuje na to, że oni się spodziewają, że stracą władzę, bo się zachowują jak komuniści w latach 80. pod koniec. Powinno ich już nie być, dlatego że odcięli Polakom dostęp do dużych środków, które są konieczne. Robią ludzi w konia, opowiadają o tym węglu, że węgiel jest. Jeśli jest zgoda, że można sobie zaiwanić komuś kawałek terytorium siłą, to znaczy, że Polsce pozostaje tylko mieć bombę atomową, bo jak inaczej się obronimy? Tylko się będzie Ruski bał, jeżeli będziemy mieli atomówkę. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Żeby sobie posłuchali, nie? Tak. Jest pan politycznym... Powiemy, czego słuchaliśmy. Politycznym, no, pana no prezesa leciało, słuchaliśmy. Tak? Myślałem, to leciało. Jest pan politycznym przyjacielem Donalda Tuska? No tak. Bo tam ma politycznych przyjaciół Donalda Tuska. Tak. Czyli akcja jest taka. Pan jest politycznym przyjacielem i jest pan, jak rozumiem, współtwórcą scenariusza, o którym mówi Jarosław Kaczyński, czyli opiłowywanie kościoła, wojna domowa i pacyfikacja. Ale pani jest przekonana, że musimy za każdym razem... Tak, jestem przekonana, dlatego że to jest człowiek, który decyduje w naszym kraju o wszystkim. Decyduje o tym, czy nasi widzowie mają pieniądze w portfelach, czy Polska ma pieniądze na inwestycje. Może wreszcie trzeba wszystkich innych. Takie głupoty mówił po prostu, nie? Ale może pan to powiedzieć, tylko przestańmy udawać, że te słowa nie padają. Tak, trzeba się nad nimi pochylać. Może sobie tak wyjść i coś tak opowiadać, nie? Tak opowiadać jak w Zemście u Fredry, nie? Że skaleczony, znaczy chleba pozbawiony, powiem więcej, oni zrobią wojnę domową, powiem jeszcze więcej, zaatakują atomówką. No tak można bez końca opowiadać, nie? Tylko, że... Czy słowa Kaczyńskiego są bez znaczenia pana zdaniem? Nie, one mają znaczenie, bo one pokazują stan emocji w partii władzy. My w partii władzy mamy bardzo ciekawe teraz procesy, które przechodzą tak trochę boczkiem, bo prezes mówi, wszyscy na tych wypowiedziach się skupiają, a proszę zobaczyć, co tam się dzieje. Na przykład jest taki proces uwłaszczenia nomenklatury. Nomenklatura to są ludzie niekoniecznie należący do PiS-u, ale nomenklatura pisowska to są ludzie wyznaczeni przez PiS albo których stanowiska zależą od PiS-u. I proszę zobaczyć, jak teraz wychodzi tu milionów parę, tam milionów parę, zakładają sobie swoje fundacje. Nie chodzi o to, że na projekty biorą, tylko zakładają fundacje, dostają duże pieniądze na nieruchomości. No przepraszam, czym to się różni od uwłaszczenia nomenklatury komunistycznej w latach 89? Pauza, przepraszam, a propos. Członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa hojnie wpłacają pieniądze na konto Prawa i Sprawiedliwości, informuje tygodnik Polityka. Jednym z ostatnich darczyńców jest prezes Orlenu, Daniel Obajtek, który konto partii zasilił maksymalną dopuszczalną kwotą 45 tysięcy złotych. No, jak na niego, to chyba to nie są jakieś wielkie pieniądze. Ale nie może więcej, nie? To jest tak, jakby pani 5 złotych wpłaciła, prawda? Więc też ja myślę, że nawet mniej chyba. Nie ma się tak podkręcać, jak nasi no nie, ale to jest, dlatego poprosiłam o pauzę, bo to jest to, o czym pan mówi. Dzisiaj nas słuchają, dla nich 45 tysięcy to... Niewyobrażalne pieniądze. To może być niewyobrażalny pieniądz. To są wszystkie pieniądze, jakie są w stanie zarobić w ciągu roku, a to i tak dla wielu jest więcej niż w ciągu roku zarobią, więc... No tak się bawi jaśnie państwo, można powiedzieć, pisowskie. Czyli tak, uwłaszczenie nomenklatury, podstawowy proces, który teraz ja widzę, jako najważniejszy z ich punktu widzenia. Fatalny dla państwa. Trzeba wyraźniej mówić, że każda transakcja tego typu, że wyprowadzono gotówkę z budżetu po to, żeby jakaś pisowska, około pisowska organizacja kupiła sobie przykładowo kamieniczkę i później z niej żyła, będzie sprawdzona. W tym wszystkim jest tylko jedna dobra rzecz. To wszystko wskazuje na to, że oni się spodziewają, że stracą władzę, bo się zachowują jak komuniści w latach 80. pod koniec. Czyli wyprowadzają kasę, ile się da, bo wiedzą, że mogą nie rządzić. Tylko, że jednocześnie tworzą coś w rodzaju równoległego państwa. No bo to chodzi o to, żeby powyprowadzać pieniądze do różnych spółek, ale teraz już też do prywatnych fundacji. Tego jest mnóstwo. To powinno być codziennie obserwowane, dlatego że to jest dokładnie powtórzenie modelu komunistów z końca lat 80. No dobrze, a co się dzieje wewnątrz partii władzy, pana zdaniem, w tej chwili, a właściwie wewnątrz obozu rządzącego? No to też pani mi się łatwe pytania zadaje, no żrą się. Nie, one tylko pozornie są łatwe, panie ministrze, dlatego że oni się mogą żreć, tylko nigdy nic z tego nie wynikało. I teraz pytanie, czy jesteśmy bliżej sytuacji przez to żarcie, która doprowadzi że do jakiegoś punktu zwrotnego, czyli na przykład jednak usunięcia ministra Ziobry, czy nie? Czy w dalszym ciągu będziemy rozmawiali wyłącznie o tym, że się żrą? Pani mówi, rozmawiajmy o każdej wypowiedzi Kaczyńskiego, dlatego że on jest decydentem. To ja bym powiedział, nie rozmawiajmy o poszczególnych ministrach. Morawiecki odpowiada za to, że Polacy stracili już na Krajowym Planie Odbudowy, czyli ogromnych pieniądzach, które są przeznaczone w kolejności na kwestie energetyczne,
Czy są dzisiaj wśród naszych słuchaczy ci, którzy uważają, że to jest nieważne, jak kiedy im jest zimno albo mają super podniesione rachunki za gaz? Drugi temat, informatyzacja. Trzeci temat, dostęp do opieki medycznej. To są te rzeczy, kryją się za KPO, bo sobie tak łatwo mówimy KPO. Mhm. No i tego nas pozbawili, ale co mnie to obchodzi, który tam minister przeciwko któremu podskakuje w rządzie? Nie, ale moja ja sprawa. Ja nie o to pytam. Ja mówię o tym, czy z tego podskakiwania coś wyniknie. Ważne, że Morawiecki tego nie załatwił. Czy na przykład się okaże, że Kaczyński zaraz będzie musiał rządzić rządem mniejszościowym. To o to chodzi. Powinni się podać do dymisji. Ja to zawsze pani mówię. Jak nie możesz rządzić człowieku, nie jesteś w stanie załatwić niczego dla Polski, rozleciały się twoje ideały w pył, no to się podaj do dymisji. No co ja mogę im poradzić? Tyle. Nie? No dobrze, tylko ja nadal pana pytam, czy uważa pan, że realnym scenariuszem jest odwołanie Ziobry? Tak, tak. Oni chyba kombinują na różne sposoby, bo tak widać po ruchach sejmowych. A słyszał pan o tym, że podobno w sprawę ma być zaangażowany Jacek Kurski? W jaki sposób? W sprawę mam na myśli walki wewnętrznej, że podobno Jacek Kurski w ciągu tego tygodnia jeszcze ma się pokazać, nie wiem w jakich okolicznościach, objawi. Ale został wyznaczony nie do usunięcia Ziobry, no bo wiadomo, tylko do usunięcia Morawieckiego. I tym się ma zająć. Nie wiem, naprawdę. Nie słyszał pan nic na ten temat? Nie, ale w ogóle mnie to nie kręci. No, nie potrafię sobie wykrzesać emocji. Powinno ich już nie być, dlatego że odcięli Polakom dostęp do dużych środków, które są konieczne. Robią ludzi w konia, opowiadają o tym węglu, że węgiel jest. No w ogóle wszystko strasznie. Że jest nadmiar. Klęska urodzaju. Dokładnie. Kluczowe tak informacje. W KPO podstawowa sprawa, kwestie energetyczne, których efektem będzie obniżenie cen energii. Polacy zasługują na to, czy nie? Zasługują. Rząd tego nie zrobił. Dlaczego? Bo się wewnętrznie pokłócił. I tak dokładnie w każdej sprawie. Tylko na szczęście ludzie zaczęli się wypowiadać, bo już mamy badania opinii publicznej, tak. Bo to jest zamawiane, że ludzie chcą pieniędzy z KPO. Ludzie chcą patriotów z Niemiec. Rząd się kompletnie odkleja. Proszę zwrócić uwagę, jak oni teraz próbują po cichutku zmieniać decyzję. Mhm. Nagle będziemy pożyczać patrioty z Niemiec. Tak, to nagle się okazało, że jednak oni musieli przeczytać badanie opinii publicznej, żeby zrozumieć, że są zobowiązani zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo polskim obywatelom przy granicy z Ukrainą. Mhm. Trzeba było dla nich zrobić badanie dla Rzepy czy tam jakiegoś innego dziennika dużego. Oni musieli to przeczytać, żeby to zrozumieć. No to przepraszam, co to jest za polska władza, która musi przeczytać wynik badania opinii publicznej, żeby bronić polskich obywateli? Mhm. No dobrze, sprawa Krajowego Planu Odbudowy. Jak pan sądzi, czym to się skończy? Czy to jest tak, że my do kolejnych wyborów będziemy cały czas tańczyć na tej bardzo cienkiej linii i zastanawiać się, czy będzie wniosek złożony, czy nie będzie, czy kamienie milowe będą spełnione, no, czy nie tak będą, trochę, czy jednak krok wyborczy sprawi, że Jarosław Kaczyński stwierdzi, nie no, ja nie trzeba trzymam, te pieniądze pozyskać. Ja nie trzymam kciuków za to, żeby się nie udało. Mhm. Trzymam kciuki, żeby się udało, bo wiem, że rok zmienia wiele. Już i tak nie możemy korzystać z zaliczek. To są pewne techniczne rzeczy, ale ważne. Tak. I uderzają w interesy ludzi. Po drugie, no jest inflacja. Na zachodzie Europy niższa niż u nas, ale ta inflacja trochę zżera te pieniądze. Tak. Po trzecie, te pieniądze, jak przyjdą później, to nie będzie można ich już użyć na pewne projekty, które trwają długofalowo. Czyli przykładowo, zamiast dużej inwestycji infrastrukturalnej, trzeba będzie zrobić kilka małych, no bo małe można szybciej zaplanować, zbudować, rozliczyć. To są problemy, które się wiążą z tym pieniędzmi. I za to odpowiada premier Morawiecki. A może to jest tak, że pan mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość już wie, że te wybory przegra, że się tego spodziewa. No tak wygląda, wie. No to może podchodzą do sprawy po nas choćby potop. No to tych pieniędzy nie będzie, ale to już nie będzie nasza sprawa. No tak, tylko że jeżeli oni tego nie zrobią, to kolejny rząd, w którym prawdopodobnie będzie koalicja obywatelska, dominującą siłą, który stworzy Platformę Obywatelską jako partia, największa partia na opozycji, na pewno zacznie od tych pieniędzy, więc trzeba będzie naprawić to w takim stanie, w jakim będzie za rok, ale my nie chcemy, żeby było późno, bo my umiemy liczyć. Mhm. Tym się od nich różnimy, że my umiemy liczyć. My wiemy, że te pieniądze jak przyjdą teraz, to będzie ich więcej, bo nie zerze inflacja, bo będzie można lepsze inwestycje zrobić, bo będzie można lepiej je rozliczyć. Tyle. Panie pośle, sądzi pan, że kwestia kolejnego zwrotu w sprawie patriotów od Niemców to jest kwestia wyłącznie wyciągnięcia wniosków z badań opinii publicznej, czy czegoś jeszcze? No, myślę, że przede wszystkim boją się badań opinii publicznej, jestem tego pewien. Oni dzisiaj martwią się o każdy głos, dlatego że widzą, jak im topnieje poparcie, bo poparcie im topnieje. Wie pani, jedna rzecz w polityce to są różne statystyki, w których nie wszystko od razu wyjdzie. Druga rzecz to jest takie podstawowe czucie, to jest emocja. No wczoraj przykładowo miałem kilka spotkań w Oświęcimiu. Przedwczoraj byłem we Wrocławiu, w ubiegłym tygodniu byłem w Tarnowie. Naprawdę stale jeżdżę po Polsce i mam stały kontakt z ludźmi. W pewnych grupach społecznych, jak na przykład inteligencja, lekarze, lekarki, pielęgniarze, pielęgniarki,
nauczyciele, to są grupy nieustannie atakowane przez Kaczyńskiego i przez PiS, oni mają już dosyć. I ten proces już trwa. Oni mówią, to są często liderzy opinii, oni mówią innym, pokazują... Tylko ja pytanie, czy oni decydują o wyniku wyborów? Przekonują. Ja wszędzie mówię, przekonujcie także PiSowców. Ja mam prawo to powiedzieć, bo kiedyś dawno, nie wiem, czy pani pamięta, bo pewnie pani wtedy jeszcze chodziła do przedszkola, ale ja byłem... Jaki pan miły. Byłem... Co prawda rozmawialiśmy wtedy na korytarzach sejmowych, przedstawiałam pana jeszcze jako posła Prawa i Sprawiedliwości, ale doceniam tę próbę. Byłem wtedy w Prawie i Sprawiedliwości. Ja mam prawo zaapelować także do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie, zobaczcie, co oni wyprawiają. Odsuńcie ich od władzy, pokażcie im żółtą, a najlepiej czerwoną kartkę. Tylko to jest kwestia mobilizacji tych niezdecydowanych, bo... Ale ja jeżdżę i mówię. Wie pan, ostatnio w ogóle zrobiłem tak, że jeżdżę... Mirosław Oczkoś, dobrze panu pewnie znany, mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma wyborców, tylko ma wyznawców. I to są wyznawcy na poziomie 30%, więc pytanie, co zrobi pozostałe 70%? Mamy lepszą nową religię, to jest sprawiedliwość... Prawdziwa sprawiedliwość, prawdziwe rządy prawa i to wszystko będzie w Polsce. I jeżeli ludziom to mówię. Ostatnio w ogóle objechałem cały swój dawny okręg wyborczy. Byłem w głównych miastach mojego dawnego okręgu wyborczego. Tam, żeby spotkać się, żeby zobaczyć, jak żyją ci ludzie, którzy kiedyś na mnie głosowali jako na posła z PiS-u. Żeby im powiedzieć dokładnie, ludzie, nie możecie już na nich głosować. Przyjrzyjcie na oczy. Wiem, że nie macie czasu zajmować się codziennie polityką, ale weźcie sobie, policzcie. Policzcie sobie, ile wam dadzą. Niedługo wam zaoferują 25. emeryturę, ale inflacją wam zjedzą nawet tę 12. I na przykład wielu ludzi tak w moim środowisku z kolei rodzinnym, czy w Krakowie, w moim okręgu wyborczym, to już widzą ludzie. Emeryci to, wie pani, emeryci umieją liczyć. Bo PiS to założył, że ma z głupimi do czynienia. No nie. A wie pani, w pewnych sprawach można ludzi zbajerować, ale na portfel to nie bardzo, nie? I ludzie sobie już policzyli, widzą, że idą gdzieś tam na targ, czy jak to się mówi, na plac, na zakupy w sobotę, no i wydają na tym placu więcej na ziemniaki, więcej na to, a tu wychodzi im jakiś, nie pamiętam, który to powiedział, więc będzie tak obiektywnie, szurnięty minister i mówi, że pietruszka potaniała. To nie minister, to poseł. A to już nieważne, któryś tam słyszałem, tak się mądrzył. Tak, tak, no to na wspomnianych korytarzach sejmowych. Wracając, czy pana zdaniem te pożyczone niemieckie patrioty to jest sytuacja, która rzeczywiście realnie wzmocni nasze bezpieczeństwo, czy to jest tylko jakiś taki polityczny gest ze strony Niemców, który powinniśmy docenić, ale on tak naprawdę niewiele wnosi. I to my powinniśmy Niemcom powiedzieć, dajcie szybciej i więcej i jeszcze załatwcie podobne od Francuzów. Przecież nasi sojusznicy muszą się czuć odpowiedzialni za tę sytuację. Tu chodzi o obywateli państwa NATO i państwa Unii Europejskiej. Jak ja widziałem, co PiS wyprawiał, jak zaczął się mądrzyć, że nie chcą tych patriotów, to myślałem, że oni rozum stracili. Przecież oni powinni być dokładnie odwrotni. Bierzemy, chcemy więcej. Dlaczego dopiero teraz? Przecież to i tak cud Boży, że ta rakieta spadła dopiero teraz. Jeżeli Putin codziennie praktycznie atakuje całą strefę przygraniczną z Polską, no to naprawdę cud Boży, że to dopiero teraz coś się wydarzyło. Mhm. I jeszcze niestety zginęło dwie osoby. Przecież mogło wcześniej i może jutro, pojutrze i tak dalej. Cholera wie, co on jeszcze wymyśli. W związku z tym nasi sojusznicy powinni czuć się odpowiedzialni za to, żeby ten kawałek granicy, która przecież nie jest tylko naszą granicą, jest granicą Unii Europejskiej, jest granicą NATO, był lepiej chroniony. Co w tym nadzwyczajnego? W ogóle o czym my dyskutujemy? No dobrze, to skoro mamy prowadzić pewną dyskusję i mówi pan o odpowiedzialności i świadomości tej odpowiedzialności naszych sojuszników, Niemców i Francuzów. No ale co ci nasi sojusznicy mają, robić, jak oni słyszą polskiego rządu, że on nie będzie dobrze brał, a ale ja w ogóle nie pytam teraz o Niemców. Nie wiem, gdyby pan mi pozwolił skończyć pytanie, piszą, to będzie pan wiedział, o co że Konrad Mazowiecki ściągnął Krzyżaków i dlatego oni nie chcą teraz patriotów, bo ściągnął Niemców. Przepraszam. Dobrze, przy Francuzach na chwilę się zatrzymajmy. Co wyprawia Emmanuel Macron, pana zdaniem, z tymi gwarancjami dla Rosji? No i mu się coś zupełnie pozajączkowało, bo on nie rozumie, kto kogo napadł w tej wojnie, zdaje się, prawda? A mam wrażenie, że rozumie, tylko mu coś Putin naopowiadał. Ale to co, on jest idiotą? Przepraszam, ale no zapytam wprost. Prowadzi jakieś swoje gry i powiem ale to tak, kosztem bezpieczeństwa całej Europy? Ale już powinien, wie pani, tylko cały problem, gdzie jest polski rząd? Jak polski rząd tydzień temu twierdził, że nie potrzebuje patriotów, to teraz ma słaby tytuł, żeby debatować z Macronem. Jeżeli polski rząd nie jest w stanie dzisiaj wezwać, to dzisiaj powinna być wezwana ambasador Węgier za to, co wczoraj wyczyniał Orban. I wtedy ma się tytuł. Trzeba być twardym, trzeba być konsekwentnym, to co się mówi robić. Czyli gdyby polski rząd na propozycję Niemiec powiedział tak, dziwię się, że tak późno z nią przychodzicie. Ale Emmanuel Macron komentuje tak, myślę, że nie powinniśmy robić wielkiej sprawy z tego, co powiedziałem. Ale i polski premier powinien od razu mu odpowiedzieć, to jest bardzo wielka sprawa. Dlatego, że chodzi o prawo międzynarodowe i o to, że jedno państwo drugiemu zaiwaniło kawałek terytorium siłą i jeszcze oczekuje, że tak zostanie.
I to jest najlepsze. To trzeba zapytać, gdzie jest polski premier? Tylko polski premier nie a ma gdzie do tego... jest poważna w tej sprawie reakcja Stanów Zjednoczonych, to, jest in... to też to jest... pana nie dziwi? Wie pani co, mnie wszystkie te rzeczy dziwią, dlatego że to w gruncie rzeczy jest pytanie... Ale do czego pytanie, my zmierzamy? To, może... to nie pokazuje, jak za chwilę ta wojna się może zakończyć, pana zdaniem? Nie obawia się pan tego? Ja się tego obawiam od pierwszego dnia tej wojny, dlatego no tak często tutaj rozmawiamy o tym wątku. Dlatego sam... Każdy wolny moment poświęcam szczególnie na rozmowy z politykami niemieckimi, ale też amerykańskimi. I ta podstawowa jedna rzecz powinna dotrzeć do wszystkich głów politycznych na Zachodzie. To znaczy, jeśli jest zgoda, że można sobie zaiwanić komuś kawałek terytorium siłą, to znaczy, że Polsce pozostaje tylko mieć bombę atomową, bo jak inaczej się obronimy? Tylko się będzie Ruski bał, jeżeli będziemy mieli atomówkę. A jak nie, no to po prostu trzeba doprowadzić do tego, że Ruscy wychodzą z terytorium Ukrainy. Tyle, przecież to nie Ukraińcy napadli Rosjan, tylko Rosja napadła Ukrainę. To jeszcze dwa ważne komentarze do tego. Szef dyplomacji Unii Europejskiej mówi, wyjściem z ukraińskiego konfliktu będzie oferowanie gwarancji bezpieczeństwa, ale wyłącznie Ukrainie. Czyli to jest dobry sygnał. I drugi sygnał. Prezydent Biden uważa, że obawy dotyczące bezpieczeństwa, o które najbardziej się troszczymy, to obawy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy. To z kolei przedstawiciele amerykańskiej administracji. No powiedzieli to, co widać, co jest oczywiste. Ponowię więc pytanie. Co wyprawia Emmanuel Macron? Przepraszam, myli się. Myli się zasadniczo, bo jemu się wydaje, że prowadzi jakąś grę, a Putin nie będzie już partnerem tej gry, niezależnie od tego, jak się skończy ta wojna. Że negocjacje będą to jasne, ale o tym, kiedy powinien zdecydować Zełenski, bo inaczej będziemy mieli jeszcze wojnę wewnątrz polityczną na Ukrainie, nie daj Boże domową, bo jak tylu ludzi zginęło i zabrali im kawałek terytorium, Zełenski musi, on sam najlepiej wyczuje, kiedy ma poparcie. Ja już nie mówię o emocjach. Już nawet nie mówię teraz o moralności, mówię o technice polityki. Proszę zrozumieć, Zełenski może przystąpić do rozmów wtedy, kiedy będzie wyczuwał, że ma na to poparcie w swoim społeczeństwie. Bo inaczej wywoła bardzo ostrą reakcję. I on słusznie robi, że teraz nie podchodzi do tych rozmów, dlatego że inaczej mielibyśmy kolejne problemy. I to powinno się wytłumaczyć Macronowi, który być może tego nie rozumie, bo się na tym może nie zna. Francja jest, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Francja jest jednym z głównych graczy w Unii Europejskiej. I głowa tego kraju mówi, ja nie chcę izolować Putina. To znaczy, że nie ma dobrej orientacji, jaki jest moment procesu, no dlatego znów, że Putin zostanie odstrzelony przez swoich własnych pracowników. Trzeba ważyć proporcje, ale mówi pan, no, nie wie o czym mówi. No pan mówi też tak o Jarosławie Kaczyńskim, że nie wie o czym mówi, tylko jeden i drugi podejmują decyzję. Ale świat nie jest idealny. To znaczy, w tej wojnie mamy takie osoby jak papież Franciszek, prezydent Francji, które od ściany do ściany co tydzień mówią co innego. Mhm. Papież Franciszek raz współczuje Rosjanom, którzy idą na wojnę, raz sobie się budzi i mówi, przypomina sobie, kto jest, kto kogo zaatakował. Macron jeden dzień proponuje trybunał dla Putina, następnego dnia mówi, że trzeba rozmawiać z Putinem. To świadczenie się w sensie nie nadaje na to stanowisko. No, nie wiem, w no tych czasach. Wie pani, no każdy musi sam ocenić, też może ja zbyt swobodnie to oceniam, to każdy potrafi sam ocenić. No przecież widać, że tu jest jakaś niestabilność, nie? No to nie jest chyba jakiś super wyrafinowany komentarz, jeśli to powiem, nie? Mamy do czynienia z pewną niestabilnością polityki francuskiej, która jest na niekorzyść, jak sądzę, polityki francuskiej, dlatego że jest oczywiste jedno, no rozmowy będą. Rosja na tym sporo przegra. Ale Putin się nie utrzyma długofalowo, dlatego że on tyle stracił w imieniu Rosji, tylu obietnic nie dotrzymał, że pierwszy możliwy zwrot, kryzys gabinetowy, zamach. Nie wiem, jak to się stanie, ale jest jasne, że Putin nie przetrwa. Może jeszcze parę miesięcy, może rok, ale to będzie tak, że Rosjanie go sami... Chciałbym podzielać pański optymizm, ale... No wszystko na to wskazuje, że Rosjanie go sami jakoś odstawią, nie? Dlatego, że nie, że z ich punktu widzenia to jest jedyna szansa na poważne rozmowy. Przecież te rozmowy by się zaczęły jutro, biorąc pod uwagę, jaki jest na nie napalony Macron przynajmniej, przykładowo. Więc gdyby jutro odsunęli Putina, gdyby Szojgu jutro odsunął Putina, to te rozmowy byłyby jutro. Także będzie w którymś momencie taka chwila, jakaś okoliczność, kiedy współpracownicy Putina zrobią to choćby po to, żeby podjąć rozmowy. Nie? Czy uważa pan, że Polska w kontekście administracyjnym, politycznym, organizacyjnym ze strony władzy centralnej jest przygotowana na kolejny ewentualny kryzys migracyjny, bo wielu twierdzi, no że teraz taki na koniec, może nastąpić w związku z nieustannymi atakami Rosji na Ukrainę. Na końcu mamy najważniejsze tematy. Nie?
Bo to jest najważniejszy temat, mówię bez ironii, dlatego że mamy do czynienia. Ja zawsze lubię budować napięcie. Bo mamy taką sytuację, że pierwszy raz w historii nowoczesnej Europy Rosja praktycznie wyłączyła Ukrainę z prądu. Mhm. Jakby wyjąć wtyczkę. Mhm. Znaczy oczywiście ciepła. Częściowo, no i co za tym idzie? Ciepła, dostępu do internetu, tak. Windy, kanalizacji, no bo dzisiaj wszystko jest związane z tymi sieciami energii. Nie ma możliwości, żeby miliony Ukraińców z miast poszły na wieś i wytrzymały 3 miesiące do wiosny, paląc piecu. Poza tym na wsiach też są problemy. Poza tym na wsiach też do różnych rzeczy potrzeba prądu. No ale powiedzmy, tam sobie łatwiej poradzić. Szykuje się mega kryzys energetyczny i to, co mówił. Ale sam mówi pan mega kryzys w ogóle w Europie, czy mówi pan o Ukrainie teraz? To ma dwie warstwy. Jedna to Ukraina, bo tu chodzi o zamrożenie. Europę wystarczy schłodzić o 2 stopnie i podwyższyć rachunki. I takie są zresztą groźby teraz Kremla w kontekście embarga na ropę. Przecież Putin dokładnie to robi. On ma ten swój Putin turn, czeka aż te jego partie zaczną krytykować rządy w poszczególnych państwach, bo te rządy popierają Ukrainę w wojnie, popierają prawo międzynarodowe. No i on myśli, że tak, że tym chłodem to tam 2 stopnie spadnie ludziom w mieszkaniach gdzieś w Danii, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, albo będzie troszkę wyższy rachunek i on wtedy powie, a co się stało? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Michał tutaj nam doniósł karteczkę. Proszę, proszę. Nie, ja rozumiem z ciekawości, co jest na tej karteczce. Oj, stało się, ale to skomentujemy za chwilę, bo myślę, że dobra. Też będzie pan miał coś do powiedzenia. W każdym razie kluczowa historia to jest kryzys energetyczny. Ciężki kryzys energetyczny, który może wywołać dużą falę migracji, kilkumilionową. I tutaj niektórzy mówią, eksperci, to wystarczy, że ci ludzie przemieszczą się powiedzmy z Kijowa do Lwowa, ale we Lwowie będzie ta sama sytuacja, czyli będziemy... Ale we Lwowie też nie ma prądu. Tak. To mówią wszyscy, więc pytam o ewentualne przygotowanie Polski. No ale co powinien powiedzieć premier? Powinien pojechać do Berlina i Paryża i Londynu. Ale sami padliśmy ofiarą własnej polityki. No kto się sprzeciwiał wspólnemu prawu migracyjnemu? No Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, nikt inny. Co teraz się dzieje, bo teraz się dzieją ciekawe rzeczy, dlatego że przykładowo Niemcy, bo oni krytykują za wszystko Niemcy, tylko nie za to, co potrzeba, bo Niemcy teraz dużo dokładają do swojego przemysłu w związku z cenami energii, co zabija absolutnie konkurencję. I zabije polskie firmy. Tylko że nasi się cieszą, no każdy może swoje, bo oni też chcą coś tam swoje, tylko co oni ugrają swoje. W naszym interesie leży, żeby na przykład dotacje w Unii były jednolite. Żeby były równe warunki gry dla polskiego pracownika, dla polskiego biznesu, dla polskiego przedsiębiorcy, bo inaczej się wykończymy. Jeżeli Niemcy mają się z czymś problem, to z poczuciem tego, że są w Unii. I tego nam dzisiaj brakuje. No dobrze, tylko pytanie, co znowu czeka nas w najbliższych tygodniach, dlatego że nie będzie już takiego zrywu społeczeństwa, jaki mieliśmy w lutym i w marcu. Nie wiemy, jak to wszyscy doskonale wiemy. Panie pośle, nie będzie. Ale to ja też... Więc zastanawiam się, czy rząd wyciągnął lekcje i wnioski z tego, co działo się w pierwszych tygodniach, bo takiego wsparcia społecznego już mieć nie będzie. Mamy rząd, który mówi, bierzemy patrioty, nie bierzemy, bierzemy, nie bierzemy, płacimy piłkarzom, nie płacimy. I tak w każdej sprawie. A my potrzebujemy poważnego rządu, premiera, który stanie do ludziom powie, może być tak, że kryzys energetyczny, który wywołał Putin, spowoduje dużą falę migracji. Musimy być na to gotowi. Ale jak rozumiem, nie mamy takiego premiera. Nie mamy takiego premiera. Pytanie, czy mamy taki plan. Ja bym chciał zapytać przedstawicieli rządu, czy oni wyciągnęli wnioski z lutego i wiedzą, jak się zachować w razie podobnej albo większej fali migracji, co może nastąpić. Bo jeżeli, no każdy, kto zna Kijów, wie, że klimat jest troszkę bardziej kontynentalny, jeżeli będzie uderzenie zimna, to ludzie wyjdą po prostu z miasta. Wystarczy, według informacji, które podaje Kliczko, wystarczy 14-16 godzin bez prądu, by unieruchomić sieć, funkcjonowanie miasta do takiego poziomu, że będzie możliwość przywrócenia funkcjonowania miasta realnie dopiero na wiosnę, jak temperatura będzie wyraźnie powyżej zera. Czyli możemy mieć, to mówił Zełenski kilka tygodni temu, sam to słyszałem, że to złowróżebne winter is coming. I to faktycznie jest, to może być też taka zła wróżba, pokazująca, że Europa będzie na skraju wydolności. To jest jeden ze scenariuszy. Może być inaczej, może być ciepła zima, może Ukraińcom się uda dostarczyć odpowiednią liczbę tych wszystkich generatorów i maszyn, które pozwalają utrzymać dostawy prądu. Może. Ale znowu, ktoś jest urzędnikiem, ktoś jest ministrem, wiceministrem, odpowiada za sytuacje kryzysowe. Już dzisiaj powinny być przyszykowane plany, które dają nam pewność jako obywatelom, że rząd wie, co ma robić. Dzisiaj rząd się zajmuje tym, że premier zabiera... Zostawia stanowisko Jackowi Ozdobie, ale zabiera mu wszelkie kompetencje i zadania, które w ramach tego stanowiska miał czynić. Więc płacimy wszyscy za ministra, który właściwie nic nie będzie robił, bo nie ma kompetencji i nie ma postawionych zadań. Tym się zajmujesz. I mówimy o rządzie, który jeżeli chodzi o ministrów, wiceministrów,
podsekretarzy stanu, czyli tą kadrę ministrowie, wiceministrowie, jest największy w historii Polski. Mhm. No to jest taki rząd. No i to chyba jest podsumowanie tej naszej rozmowy w tym kontekście. Informacja, którą otrzymaliśmy kilka minut temu. Nie żyje Jan Nowicki. Wybitny aktor miał 83 lata, zmarł w swoim domu w Krzewencie. Poinformował Wojciech Nawrocki, czyli radny gminy Kowal. Mam jeszcze świeże zdjęcia z soboty z Kowalu, gdzie Jan Nowicki był na promocji książki 120 lat OSP Kowal. Był tam w mundurze strażackim. Wiemy, że Nowicki zagrał kilkaset, 200 ponad ról w teatrze telewizji, w filmach. Także w niezapomnianym Wielkim Szu, w Spirali, w Sanatorium pod Klepsydrą. Przez 30 lat był aktorem Teatru Starego w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje w Biesach czy w Nastazji Filipownej są absolutnie niezapomniane. Bardzo smutna wiadomość, zawsze smutno, kiedy tacy ludzie odchodzą, tym bardziej, że 83 lata, ja się będę upierać, że to nadal nie jest wiek jeszcze na umieranie. Dwa słowa, pan... Kupowało się bilety do teatru. Ja wiem, że kulturę pan bardzo lubi, także kupowało się dwa słowa wspomnienia o Janie Nowickim. Osobiście go nie znałem, należy do... Pewnie go gdzieś poznałem na studiach, chciałem go zobaczyć na scenie, to było wielkie wydarzenie, jeśli to się udało, bo nie było łatwo kupić bilety, ale to są tacy królowie naszej wyobraźni. Są tacy aktorzy, którymi myślimy. Których sobie wyobrażamy, którzy zostają nam w głowach jak postaci, które żyły nie tylko w ciele aktora, ale też w ciele tych, których grali. I taki zostaje Nowicki. I takich aktorów wspominamy wiele lat po tym, kiedy odejdą. I myślę, że kiedy czasem, szczególnie we wschodniej tradycji, mówimy o kimś wieczna pamięć, to Nowicki będzie tym z aktorów polskich, jednym z tych aktorów polskich, o których będziemy wiecznie pamiętali. Ten uśmiech taki bardzo charakterystyczny. Będziemy pamiętali taki człowiek, gdzie się wydawało, rolę, że on będzie żył wiecznie po prostu. Naprawdę. To taki charakter, taka osobowość, energia. To czasem tak jest, że już na końcu nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie. Bo on odejdzie, zostanie w rolach i niektórzy się dopiero po jakimś czasie zorientują, że zmarł, ale ciągle będą na niego patrzyli, jak grał. To jest siła aktorstwa. Zdecydowanie tak. Trochę ta informacja mi krzyki pokrzyżowała, bo dzisiaj święto ma mój tata, ale w tej sytuacji tylko powiem tatusiu wszystkiego najlepszego. I wszystkim wszystkiego najlepszego. Proszę się trzymać ciepło, a o Janie Nowickim będziemy pamiętać. Zawsze na pewno jakieś wspomnienie jutro u nas w programie o Janie Nowickim się pojawi. Paweł Kowal, bardzo dziękuję. Koalicja Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych. My wracamy do Państwa jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Spokojnego, dobrego dnia. Dzień dobry.